Kandydat do Rady Miejskiej z ramienia Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego chce, aby na niezagospodarowanych łąkach na osiedlu Michałów powstał Radomski Park Rzeczny. Kompleks miałby być powiązany z przepływającą w pobliżu rzeką Mleczną. Jak podkreśla Piotr Szprendałowicz, pomysł wybudowania parku zrodził się już rok temu. Powstaną ścieżki piesze i rowerowe. Powstaną place zabaw, mini boiska, strefy wypoczynku dla seniorów, pole biwakowe, pump track. To nie jest temat zamknięty, to jest założenie otwarte. Na pewno odbędą się szerokie konsultacje społeczne, gdzie mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje kolejne propozycje. Powierzchnia, która miałaby zostać przeznaczona na utworzenie kompleksu, wynosi ponad 20 hektarów. Koncepcja zakłada m.in. powstanie kilometrowego toru rowerowego czy mini błoni ze sceną. Według założeń na terenie łąk powstałby również zbiornik wodny. To jest śmiałe wyzwanie, nad którym będziemy pracować od samego początku, czyli mamy koncepcję, natomiast przed nami ten cały skomplikowany proces związany z chociażby przygotowaniem projektu, zrobieniem montażu finansowego. Jak zapowiada Piotr Szprendałowicz, miasto będzie się starać, aby środki na te inwestycje zostały pozyskane z funduszy unijnych.